Zobaczymy. Zapis, tak, 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 tak. Okej. Okay. Pojedynczy strzał. Ładuj. No to fragmenty rozbitej skorupy jaja. Właśnie, już prawie druga, ja się oderwać nie mogę. O Jezus Maria! Okej. Okay. Jest już po śmierci, ewidentnie. To się rozpędziłem. No w sumie, fuck it. 6 punktów życia. 9. Dobrze, że postanowiłem nie iść na wykład. No nie wiem, Neon, lepiej iść na wykład, stary, a nie oglądać streamy. Okłap, bierz szpona! Hm, 50 punktów... Oh my god. 50 punktów Ian mu zadał. I go powali cios. Holy shit, 12. 11. No Ian, ja ci kurde sugeruję ucieczkę. Ian traci 6 punktów. 16. Holy shit. O, chłop ma go w dupie. Mam tu na myśli szpona śmierci. Ian... O, świetnie. Bardzo mądry chłopczyk. Kurde, Ian strasznie mocno go leje. Ian będzie miał non-stop agro, bo tak dużo zadaje mu obrażeń. Kurde, ile on może mieć z tych... HP? Zbliżmy się. O, come on, Tajko. Oho, Ian ucieka. Kurde, ile ty masz? Nie dostrzegasz nic niezwykłego. No kurde, poważnie? Ściana. To jest szpon śmierci do jasnej cholery. Traci 7 punktów. Ian ginie, goddammit. Ian, come on. Come on. Ile on ma HP? Ile szpon śmierci ma HP? O. Come on. Mogę to sprawdzić? 225, aha. Dlaczego on jeszcze żył? Trochę amunicji zużyje. O chłop, go, go, go. Boże, jak Ian znowu mu zada 50, to... Najlepiej by było, gdybym miał agro cały czas, mogę go kajtować. Ian, no niestety, nie ma szans, żeby coś takiego zrobił. Chcemy jeszcze raz. I spadajmy do tyłu. O, 29 punktów. 20 i Ian znowu ma agro. Holy shit, ja muszę Ianowi chyba odebrać. Chociaż nie, wygląda to, że ja mam dalej agro. Strzelmy raz. Wątpię, żebym mógł stankować szpana śmierci, ale... ...20 punktów obrażeń. Tylko jak on na sterydach. Teraz Tajko ma... agro. Okej. Okay. Ile masz HP? 76. No, jesteśmy w stanie to zrobić. Ale jakbyśmy tylko trafiali w cel, a nie w naszych. Ochłop nie trafia, ochłop traci... Okej, okay. Ochrap. Krytycznie trafił... Okej. Okay. Wow, Tajko traci, okej. Okay. Kurde, oni mi wykańczają ludzi. On mi wykańcza ludzi. To jest mój problem. Jeszcze raz spróbuję, jak nie, to dam im słabszą broń, żeby on mnie ogonił. To jest chyba sposób dobry. Też w sumie... Kurde, oni wszyscy mnie... Wszyscy
obydwoje więcej obrażeń zadają niż ja. To jest problem. A sił, ten jeden punkt siły, ludzie. Jeden punkt siły. Sprawił, że nie mogę używać lepszej broni. No chyba, że agro inaczej tu jest zgenerowane, nie wiem. Może zamiast tego, ile obrażeń zadaje, NPC wrogi sprawdza, ile... Ile może zadać obrażeń w ogóle? Jeszcze dwa. No i Jan, kurde, właśnie zadał 40 parę punktów obrażeń. Holy shit. Ile masz HP? 25. 11. Już nie mamy. 17. 41. Ile mu zadał? 10. 7. Strasznie dużo. Ja sobie zadałem sobie maciki. Samarion Bungo, słyszałeś może o polskiej grze Ruiner? Bardzo ciekawie wygląda. Myślę, że przypadnie ci do gustu. Graliśmy w nią, Samaleon. Graliśmy w nią w ogóle przed premierą kilka dni. Chyba z tydzień przed premierą, coś takiego. Na streamie charytatywnym. Jak robiliśmy zbiórkę na schronisko. Panowie z Ruinera mi dali klucz wtedy. O, come on, Tajko, weź się podlecz, please. Jeden punkt! Holy shit! Zrobiliśmy to! Woo! Yeah! To była najcięższa walka do tej pory. Oh my god. Dobrze, Tajko, tak. Czy widziałem memy w internecie z Janem? Ja jestem świadomy tych memów, dlatego mu nie daję broni automatycznej. Ale mój Jan, jak widzicie, wymiata. Nic nie masz? O. Prawda nic? Umierający mutant. Bracia, gdzie? To było takie szybkie. Moi bracia zginęli. Nie mogli pomóc. Kim jesteś? Jestem... Nie pamiętam. Byłem dowódcą. To może moja taśma. Mutant słabym gestem wręcza ci zakrwawioną holotaśmę. Skąd przybyłeś? My szykowaliśmy pierwszorzędnych. Przyszliśmy z północnego zachodu. Co cię wysłało? Ojciec. Gdzie jesteś, ojcze? Tak, mistrzu. Mutant wydaje swoje ostatnie tchnienie i wiotczeje. Drugi radio znalazłem. Widzisz dysk z jakimiś dziwnymi z jakimś dziwnym oznaczeniem. Pip-boy wyświetla. Wczytywanie danych. Zyskuje 300 punktów doświadczenia. To radio. Widzisz dysk z jakimś dziwnym oznaczeniem. Zaraz. A ile dostałem expa za... Kurde, nie zwróciłem uwagi. Nie zwróciłem uwagi na... Odprawa opiekuna to jest to. Nie, to nie jest to. Co ja gadam? Status? Transmisja mutantów. Okej, to jest to. Ile dostaliśmy za super... za... Szpana śmierci? I na końcu trafiasz w Tajko zamiast Szpana i umiera. To bym... Ja bym chyba wtedy się podał. Nadawca, baza, tu druga drużyna szabrowników. Zgłoście się, odbiór. Odbiorca, słyszymy was głośno i wyraźnie. Kontynuujcie, odbiór. Nadawca, zebraliśmy czterech samców, dwie samice. Zebraliśmy czterech samców, dwie samice. I ich zapasy z karawany. I supermutanty są odpowiedzialne za te zaginięcia, nie Szpan śmierci. Nie są szczególnie mocno skażeni. Przekażcie porucznikowi, że wysyłamy ich przed nami. Mogą być w stanie przetrwać proces. My poczekamy tu jeszcze parę dni, żeby spróbować. Odbiorca, zrozumiano? Czy podczas pozyskiwania zostały poniesione jakieś straty odbiór? Zaprzeczam. Kolejna czysta akcja. Baza, przekażcie też pierwszej drużynie szabrowników, że napotkaliśmy ten sam problem co oni. Jeden z naszych zawodowców nie powrócił z obchodu.
Kilka innych zgłosiło, że wczorajszej nocy zaobserwowali w pobliżu naszego obozu coś dużego i szybkiego. Sprawdzę to osobiście jutro rano, około godziny 6:00 odbiór. Odbiorcy, zrozumiano. Będziemy oczekiwać waszego raportu. W miarę możliwości spróbujcie też złapać. Spróbujcie to złapać. Mistrz byłby bardzo zadowolony. Bez odbioru. Huh. 1000 expa był warty? Nice. Super, dobra, zrobiliśmy to. Tylko muszę się dowiedzieć, czy ja mogę tą amunicję zdobyć. HB. Chyba do Śródmieścia chcemy się udać, nie? Bo nie jestem pewien. Tak. Załatwiliśmy już po śmierci. Easy peasy. Chyba po śmierci nie był odpowiedzialny za to. Ale mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. Co kurde tutaj jeszcze powinienem robić? Well, what do you got for me? To byli mutanci. What? Do I look a crate shy of a load? Did you even see the death claw? Przybyło się, zobaczyło się, ubiło się. You killed it? Well, where did these mutants come from? Jeszcze nie wiem, ale mają placówkę w górach. I'll have to talk to the committee. Yeah, they'll know what to do. Done and done. Get out, cause I got stuff to do, okay? Okej, a nagroda? Fuck? Co mam pogadać? Cześć, czy mogę pomóc? Wiem, co się stało z tymi zaginionymi karawanami, naprawdę? Więc kto to zrobił? Kupcy wodni? Tak, to oni! Tak naprawdę to była grupa tych olbrzymich mutantów. Olbrzymie mutanty niszczące moje karawany to niemal tak samo dobra historia jak ta ze Szponej Śmierci. Cóż, powinieneś obejrzeć tę taśmę. Była przy jednym z mutantów, którzy napadli na karawanę. Ej, wiem jak z tego korzystać. Dawno temu Butch kupił trochę zabawek od zwiadowcy z Bractwa. Jeden z nich czyta takie dyski, zobaczmy, wybacz, że ci nie uwierzyłem. Ty nie wróży nic dobrego kolesiom, którzy stoją po tej stronie prawa. No cóż, oto twoje 500 kapsli. Do diaba, niech będzie 800. I jeszcze raz dziękuję za informację. Jeżeli będziesz jeszcze potrzebować pracy, to zawsze można... do nas zajrzeć. Poważnie? Macie jeszcze więcej roboty na mnie? I dostaliśmy awans! Nice. Okej, okay. Cicho ciemny. Potrafisz unikać niepożądanych spojrzeń w trakcie wędrówek popustkowo. Nie, empatia. Po intensywnych badaniach nad innymi istotami ludzkimi dysponujesz wiedzą z pierwszej ręki na temat ich reakcji wobec ciebie. Dzięki temu potrafisz określić poziom reakcji osób, z którymi prowadzisz dłuższe rozmowy. Erudycy. Każdy poziom erudycji doda ci 2 punkty umiejętności przy awansach na wyższy poziom doświadczenia. To jest okej. Okay. Gładka gadka. Koci wzrok. Leci. Lugola w żyłach. Pierwszy w kolejce. W trakcie walki prawdopodobnie wyprzedzisz przeciwników. Jako, że twoja inicjatywa rośnie 2 punkty za każdy poziom tego profitu. Błędny uczeń. 5% więcej. Meh. Przyjazny wróg. Nie. Strzelec wyborowy, talent do trafienia w cel z dużej odległości. Nie. Taki dostęp. W wielu nieudanych eksperymentach potrafisz już optymalnie rozmieszać na sobie wyposażenie. Szybkie pięści, szybkie stopy. Za każdy poziom szybkich stóp, które walki, otrzymujesz 2 punkty akcji przeznaczone wyłącznie na ruch. Innymi słowy, za każdy poziom tego profitu w każdej turze walki możesz za darmo przemieścić się 2 pola. Szybkie stopy. Yep. Bierzemy szybkie stopy. Ogólna reputacja 20. Zabici.
A my szpana śmierci, okej. Po 130 zwiększmy otwieranie zamków do 80, kradzież. 51 i retorykę. 50, okej. Okej. Chyba Kantaro jesteś sam na czacie. Dobra, słuchajcie, Liska, ja też będę się zwijał. Jest kurde druga w nocy i wystarczy. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz przypominam, że mamy archiwum streamów Twitch TV, co ja mówię, nie Twitch TV, YouTube, archiwum Bungo bodajże. Nie pamiętam. Na razie tak, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał Fallout. Mam nadzieję, że wam się podobał Resident Evil. Nowe dwa DLC do Resident Evil jeszcze dzisiaj ograliśmy. Do dzisiaj o 19:00, Liska. Do dzisiaj o 19:00.